Dzień dobry, witam na moim kanale do Jedzenia z tej strony. Jestem dalej w miejscowości Dolsk. Tu stoję na parkingu, a teraz idę do centrum miasteczka, do piekarni. Widzimy się na miejscu. A to jest ryneczek. Bohaterom ziemi dolskiej. Co to to jest? Podróże z panem Tadeuszem. Ze mną znaczy się. O kurczę, nie wiedziałem, że taki słaby jestem. A to kto jest? Tego nie znam pana. O, ciekawe, czy tu woda leci. Wody mam brud. A to kto? Muszę zatankować, póki jeszcze cena jest znośna. Tankuję zawsze, jak mijam Orlen. Nie mijam, tylko wjeżdżam, bo następnych na innych stacjach to jest o wiele drożej. No. Nie wiem, z 20 litrów wejdzie, 25 góra. Miałem tu na poczcie załatwić sprawę, ale dopiero o 11 otwierają, także muszę jechać do najbliższej, do Śremu. Tam jest też plaża, także widzimy się tam, na miejscu. Jestem na kąpielisku miejskim Śrem. Ładnie tu jest. Przed chwilą przyjechałem. Tu stoję na parkingu. Widzimy się przy pierwszej znajdźce. Jest Ferrari albo Porsche. No, wypuczemy i zostawimy. Lecimy dalej. Jest złotówka, jakiś pieniądz w końcu. No, lecimy dalej. Dosyć duża ta plaża jest. Pogoda piękna. Ha. Jest mój ulubiony nominał. Piąteczka, ale coś tu jeszcze piszczy. Jak wyciągnę, to pokażę. 5 groszy. Piątka i 5 groszy. Dobrze, parami leżą. Lecimy dalej. 2 ziko. Same nówki jakieś. Ha. Lecimy dalej. 10 groszy. Mało monet, przeszukane już. 3/4 przeszłem. Jeszcze trochę. Plac zabaw jeszcze przejdę i jak coś znajdę, to włączę się. Koniec. Ponad 2 godziny. Zmachałem się trochę. Pod górkę było. Zaraz zobaczę, gdzie mam dalej jechać i jedziemy. Jedziemy zobaczyć plażę. Za 600 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. No. Plaża nieduża. Ale jest gdzie chodzić. Jadę na... Spróbuję wjechać na wyspę Aleksandra, czy jak to się jakoś nazywa? Czy ja dobrze wjechałem? O. No zobaczymy, jak po piasku się jedzie. Od razu na bok bierze, jak tylko. O. No, jedziemy. Za 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Ciekawe, czy tam będzie można wjechać
tym rowerem. Mam nadzieję, że dobrze widać będzie. Fajnie się jeździ. Pogoda piękna. Kręcimy, kręcimy, nie opieprzamy się. Ktoś ukradł trochę kostki. To nie tu, tam dalej jest wjazd. Tu chyba rower... Tu rowerem chyba nie wjadę. Zamknięte na kłódkę, a to niedobre. Chciałem tam właśnie na tą wyspę wjechać, ale zamknięte jest. To jadę dalej. Pooglądajcie sobie jesień, złotą polską jesień. Dzisiaj wyjątkowo piękna pogoda. Wczoraj nie padało, ale non stop chmury, chmury, chmury. Dzisiaj jest zarąbiście. Fajnie tu jest. Plaża w lesie. No comment. Trzeba będzie chyba podładować go, chociaż jeszcze cały czas można, cały czas daje powera.
się tą rudą? Ruda. Gdzie jesteś, ruda? O, tam wysoko. Nie chcę się pokazać. Jestem na plaży w miejscowości Zaniemyśl. Najpierw zrobię tutaj porządek, a potem pójdę na plażę. Na placu zabaw pusto. Idę na plażę. Ładnie tutaj jest. Tu chyba ławki stały. Tu można by byłoby poszukać. Jest waziko, ale czyściusia plaża. Kurczę, ani kapsla, ani nic. Jedna trzecia, czwarta przeszłam dopiero. Lecimy dalej. Ponad godzinę chodziłem. Dwa kapsle i dwa złote. Albo nawieźli tu świeży piach, albo nie wiem, o co chodzi. Do wody nie wchodzę, bo tam widać dziura przy dziurze i te zielone, cholera. No i szybko się robi głęboko. No, widzimy się później. Przeniosłem się w czasy PRL-u. Zobaczcie. Pamiętam kiedyś, za komuny takie budynki były w lasach. Dalej są. Latem tu jest ładnie, ale pogoda paskudna, pada deszcz. Zabieram się stąd. Przyjechałem tutaj, bo jest tutaj plaża, ale niestety wszędzie dojazd zamknięty, szlabany, ponad kilometr do plaży. Dziękuję. Jeszcze w taką pogodę. Trzeba jechać stąd. No. Chciałem tu wjechać, ale pod taką górę mówię, wjechać bym wjechał. Dobrze, że przyszłem zobaczyć, czy dalej można jechać. A miało być dzisiaj tak ładnie, a jest jak zwykle. Jestem na takim dużym parkingu. Tu wszędzie wkoło las. I te domki PRL. Wszędzie zakaz wjazdu. Zabieram się stąd. Poszukam jakiegoś ładnego miejsca. Parkingu w lesie gdzieś. Chociaż tutaj już jest spoko. Zmiana planu. Muszę jechać na Śląsk. Niestety, brat trafił do szpitala i muszę jechać odwiedzić go i przy okazji inne sprawy załatwić. Teraz jadę na jakiś MOP, tam przenocuję. Nie wiem, czy widać teraz z tego nagrywania. Tam przenocuję, przy okazji shower i będzie ok. No, widzimy się później. Witajcie, jestem w pięknym lesie, na parkingu. Przy zbiorniku Pogoria 1, plaża Rybaczówka. Tutaj dzisiaj zostaję na noc, przejdę plażę sobie spokojnie. Zobaczymy, może coś się znajdzie. Może grilla zrobię jakiegoś, ładna pogoda jest. Także widzimy się później. A to jest właśnie ta plaża na Pogorii 1. Raz tu byłem tylko z odkrywcą Goblinem. Ale to była zima, żeśmy weszli tutaj, śniegu było nawalone tyle, że nie wiedzieliśmy, nawet nie wiedziałem, że tu taka plaża jest piaszczysta. No jest, po czym pochodzić. Idę zobaczę, jak tam w wodzie.
Ale pokopane tu chyba, ale to psy. Nigdy tu nie szukałem, także wszystko przede mną. A tamto budowlę to widziałem na Ody na filmie. To jest jakaś knajpa kiedyś była. To się spaliła czy coś, nie wiem. No. Wystarczy tego oglądania. Widzimy się na plaży przy pierwszym dołku. Sprzęt gotowy, zaczynamy od boiska. No, widzimy się przy pierwszej znajdce. Na boisku 0. Jestem już na plaży, mam 20 groszy. Dobry początek, dobrej to, lecimy dalej. 1 grosik. Ciekawe, co tam jest po tamtej stronie. Tam nie byłem, ale tam mam ochotę przejść się. Lecimy dalej. Jest 2, 2 ziko. Puciutko. Lecimy dalej. Jest złotóweczka. 4 monetki. Dobrze jest. Lecimy dalej. Tu powinna być 2. Ciekawe, jestem czy będzie. O, chyba to nie będzie 2. Tak myślałem. Dziwnie teraz tutaj. Chyba, że coś jeszcze jest. Niestety zrywka. A biła jak 2. Lecimy dalej. A tu biło na 5. Zobaczymy. Normalnie jestem w szoku. To samo, zrywka. Kurde, co to się porobiło? Lecimy dalej. Jest 2. Ale już kończę powoli. Widzimy się na następnej znajdce. Jest 50 groszy, ale już koniec plaży. Napiję się kawki i przejdę w woderach. Resztki z widelca lub z łyżki. To już kiedyś takie coś znajdywałem. Jest coś tu jeszcze? Nie ma. Koniec już tylko ten kawałek. Lecimy dalej. Pogoda piękna. Ale już jest po południu i trzeba coś zjeść. Dawno nie gotowałem rosołku. Także dzisiaj będzie rosołek. Oczywiście już mięsko przygotowane. Ciąg dalszy nastąpi. Mam tylko dzisiaj same marchewki. I tylko marchewki będą. Zapomniałem po prostu kupić. Miałem robić grilla, ale nie podoba mi się tu to miejsce. Jednak do grilla musi być też ładne miejsce. Tak więc jest rosołek. A rosołku to już chyba 2 miesiące, jak nie więcej, nie jadłem, nie robiłem. W końcu kiedyś bym musiał się przejść do jakiejś restauracji i coś zjeść takiego, nie to co ja robię, tylko coś innego. Chociaż bardzo rzadko do restauracji chodziłem, do barów. Nie kupuję takich rzeczy, bo to nie wiem czemu. No. 3 marcheweczki starczy.
Rosołek już się gotuje. Wstawiłem wodę na makaroni. No, za pół godzinki będzie gotowe. No i rosołek gotowy. Można wlewać porcję. Dawno nie jadłem. No. Życzcie mi smacznego. Niestety muszę opuścić to, ten parking. Jadę na Sosnowiec. Nie szukam tutaj w wodzie. Zresztą pogadałem tutaj z jedną panią i jej kolegą, że tu wczoraj nawet wchodzili w wodzie, także bez sensu. Za 600 metrów, no. Skręć w lewo. Jadę na Sosnowiec właśnie, chyba już mówiłem, i tam na parkingu przenocuję, a rano idę do sklepu, a potem jadę do brata do szpitala. No, widzimy się na parkingu. Witajcie, jestem w Sosnowcu, dokładnie na dzielnicy Środula, niedaleko sklepu Dyńców. Jadę teraz zrobić zakupy i do sklepu zajdę tam. Taki plan dzisiaj. Potem jadę do brata do szpitala. Następnie odwiedzić brata na cmentarzu, też w Katowicach. A potem zobaczymy, co będzie. Pogoda na razie jest piękna. Znaczy się piękna. Nie jest zimno, słoneczko zaczyna świecić. Więc nie ma na co czekać. Ruszam na zakupy. Widzimy się później. Właśnie wchodzę do Plejady w Sosnowcu. Robię tu sobie zakupy na kilka dni, bo potem nie będę miał czasu. Widzimy się w środku. Muszę kupić kilka zniczy. A tak dokładnie to 4 sztuki. No. Co to jest? Co tu mamy? No, już wiem, co wezmę. Kupiłem taki 4-pak. Akurat mi tyle starczy. Na razie takie mam zakupki. Bułeczki, mleczko. Będę robił fasolkę po proteńsku. Także będzie coś nowego. 102 zł. Wychodzimy stąd. Właśnie wróciłem ze sklepu. Sklepy nie nagrywałem, bo byli klienci. I odebrałem w końcu tą paczkę od pana Tadeusza z USA. No i mam tu taką kawę. Kolumbijska, zdaje się. Mikrokawiarenka. To chyba na takie mocne te... Kubek termiczny. O, kubek jest ekstra. Tego raczej nie będę używał, bo tu musiałbym 10 razy robić kawę. No i taką kawiarenkę z różnymi. Już taką gdzieś widziałem, ale nigdy tego nie robię. Ale to jest dobre na w lesie, na ognisku nawet można, bo tu jest zaczepić można i tego. W końcu na YouTubie wszystko pisze, jak to robić. No i skarpetki, nie wiem,
takie różnokolorowe, dosyć długie do łydek. No, także zaopatrzony jestem. Tu jeszcze mam znaczek St. Louis. St. Louis? Tak, Missouri. Coś mi te Missouri kiedyś coś miałem wspólnego z Missouri. No i takie pocztówki. Chyba z tego miejsca. Dziękuję bardzo za taki prezencik. Dzisiaj jeszcze, dzisiaj zrobię kawkę i tego, ale najpierw muszę, żeby to ładnie nagrać, to muszę spróbować bez kamery, bo i sprawdzić na YouTubie, jak to się robi. No. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że się nagrało. No. Próbuję zrobić kawę w nowym tym, nie wiem, to jest zaparzacz do kawy, czy jak to się nazywa. Z tego, co tak się domyślam, to trzeba normalnie zagotować wodę, wsypać kawę i potem to się zakłada i się wciska to na dół i się leje kawę. Tak mi się wydaje, zobaczymy. No, woda się zagotowała, mi się wydaje, że to trzeba wsypać kawę i wrzątkiem zalać, ale nie mam takiego, żeby to zrobić, więc wyłączę i zasypię kawę. Zobaczymy. No, zobaczymy. No i teraz chwila prawdy. Coś mi to opornie idzie. O, teraz chyba dobrze. Poczekamy chwilę. Z tego, co widziałem na YouTubie, to powoli to się robi. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Kilka razy trzeba to zrobić. No dobra. Kubek mam przygotowany, wyparzony. No nie jest gorący. Dobrze, lejemy. Za chwilę wam powiem, jak to smakuje. Kawa wygląda tak jak wygląda. Teraz, o, to jest podobno ekstra ten termiczny kubek. No to sprawdzimy. Powiem tak, to samo, może jak zaparzę tą kawę, co dostałem od mojego widza, może będzie lepsza. Bo tutaj mam pomieszane różne smaki. Następnym razem inaczej zobaczymy. Idę na grób mojego brata. Dawno tam nie byłem, nie wiem, czy trafię. Widzimy się później. Witajcie. Jestem w Katowicach, w dzielnicy Murcki. Tutaj w 1981 roku zaczęła się moja kariera zawodowa. Moją pierwszą pracą była kopalnia
KWK Murcki, najstarsza kopalnia na Górnym Śląsku, 1769 rok. Tu zacząłem, 3 lata pracowałem. Kiedyś to było małe miasteczko, osobne, a teraz jest dzielnica. W ładnym miejscu w lesie, na trasie Katowice-Tychy. Nawet nie byśmy go nie zauważyli, bo jest w lesie i nie widać go, tego miasteczka. No to jest rynek. Trochę zaniedbany, ale rynek. No. Jadę do Sosnowca. Na sklep. I tam się pewno widzimy. Witam wiceprezesa. A ty gdzie? Tymon na zakupach. Idę zobaczyć, co tutaj mają dobrego. O! 3 manekiny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Teraz tutaj jest przynajmniej luzik jakiś. Sprzętu, a sprzętu. Także do sklepu i kupywać. Czas na podsumowanie tego odcinka. Trochę taki chaotyczny ten odcinek. Zresztą co niektórzy powiedzą, że nie tylko ten. Pokażę wam, co znalazłem. Dużo nie miałem szukania, bo miałem inne sprawy. W sumie znalazłem trochę pieniążków. 11, 12, 13, 80, coś takiego. No, szału nie ma. Co poza tym? Jestem na parkingu w Sosnowcu. Właśnie wróciłem od sklepu Odyńców. Jakie plany mam? Dzisiaj jeszcze tu zostaję, bo mam do montowania film. Muszę go zmontować. I jutro wybieram się w stronę na północ, północny wschód. Do brata jadę. Tam muszę coś mu zawieźć, zabrać i... Ale zanim tam dojadę, to trochę czasu minie, bo nie będę jechał w prostej linii, tylko bzyk, 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 bzyk. O, tam po kąpieliskach się przejadę. Może więcej będzie kulinaria, bo w komentarzach co niektórzy piszą, żebym zrobił cały film o gotowaniu. A co ja się znam nad tym gotowaniem? No tyle, że wody nie przypalę, no. I nic poza tym, no. Reszta to jest takie same proste rzeczy. Tak jak ja jestem prosty człowiek, to luksusu nie potrzebuję. I tyle na ten temat. No. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. No i te kciuki do góry. Widzimy się na następnym filmie.